Witam w kolejnym odcinku. Jak widzieliście, E46 jest na garażu. Straciłem do niej siły, straciłem wędy do pracy przy tym samochodzie, więc postanowiłem, że zakupię sobie nową BMW E46 i już przechodzimy do pierwszych oględzin. E46 330 Ci, czyli 231 koni. Tak się auto prezentuje. Nie, no dobra. Słuchajcie, żartuję. Jest to Angol, wersja angielska. Posłuży mi jako dawca. Jak widać, progi są w stanie perfekcyjnym. Bez nalotu, bez korozji, takie jak trzeba. Tak wygląda usuwanie konserwacji. Tutaj w tym miejscu tutaj mam fabryczne zgrzewy, które trzeba będzie rozwiercić, ale zanim do tego dojdę, muszę usunąć wzdłuż samochodu, tak jak tutaj widzicie. Tutaj jest łączenie dwóch blach progu z podłogą, że tak powiem. Trzeba usunąć dość grubą warstwę, sami widzicie, tutaj fabrycznej konserwacji. No i zobaczcie jeszcze raz te progi za światła dziennego. Zobaczcie. Czyli można mieć w BMW niezgnite progi, jak widać. Co ciekawe, auto jest jeszcze z Anglii, więc wiadomo, jaki tam jest klimat, a mimo to naprawdę wygląda to ładnie, bardzo ładnie. Nie będę wam pokazywał procesu usuwania konserwacji. Szczota, wiertara i jechany tutaj wzdłuż oczyszczalny, to wszystko, żeby tutaj zacząć rozwiercać to. Takie malutkie pudełeczko w środku wiertełka do zgrzewów. Będziemy sprawdzić. Tak wyglądają rozwiercone zgrzewy. Jest ich tutaj mnóstwo. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Na całej karoserii są tak poukrywane nity. Widać je pod pewnym kątem dopiero. Jeszcze chciałem coś tutaj. Tutaj jeszcze wyciąłem sobie taki kawałeczek, tak zwany taki parapecik. O, z tej strony będzie bardziej dokładnie widać. I zobaczcie, zastąpię sobie czymś takim. To jest oryginalna część wycięta z mojego dawcy. I jeszcze raz zobaczcie, jak to wygląda. O, tak, tamta część. Może
do zaoferowania koło gospodyni. Nie pokazywałem wam całego procesu tutaj spawania bo i szlifowania, gdyż po prostu szkoda było mi telefonu, żeby tutaj gdzieś iskrę zarobił. Na tą chwilę mniej więcej, na tą chwilę próg wygląda. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn, I feel like no one takes account. Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca, jeżeli chodzi o blacharkę w BMW 46. Chciałbym dzisiaj troszeczkę podsumować ten odcinek, bo będzie to chyba jeden z takich dłuższych przerywników, jeżeli chodzi o kolejne etapy składania. Na samym początku tej rozmowy chciałbym podkreślić, że nie jestem fachowcem, w żadnym stopniu nie uważam się za blacharza, lakiernika. Wszystko co tutaj robiłem, robiłem na własne widzimisię. Troszeczkę miałem pytać do mojego kolegi, który jest lakiernikiem, on mi tutaj trochę, że tak powiem, pomógł. Także nie uważam się za fachowca i wszystko co zrobione, zostało zrobione po amatorsku. Teraz chciałbym troszeczkę podsumować cały zakres tego odcinka, jak można powiedzieć tutaj o samochodzie dawcy, tak jak wspomniałem, E46 w nadwoziu angielskim. Ta karoseria praktycznie posłużyła mi do wycięcia progów na same progi. Były te progi w bardzo, bardzo dobrym stanie. Wręcz powiedziałbym idealnym, co jest rzadko spotykane w BMW. Zawsze ta kroza gdzieś tutaj występuje w mniejszym lub większym stopniu. W tym momencie naprawdę na plus bardzo, więc tak jak mówię, karoseria była przydatna. Widzieliśmy jak zostały z niej wycięte progi. Tutaj trzeba podkreślić, że wycięcie progów nie jest to łatwe zadanie, trzeba naprawdę dużo tutaj poświęcić czasu. Ja to tylko miałem na przybitkach, więc tak naprawdę z wycięciem jednego progu zeszło mi od rana do wieczora. Tak naprawdę tak to wygląda. Co dalej? Po wycięciu te progi oczywiście zostały wyklepane, one się zawsze troszeczkę uszkodzą, mimo tego, że się rozwierca na zgrzewach, zawsze gdzieś tam trzyma i przy próbie siłowania się z rozdwojeniem zawsze te progi się gdzieś uszkodzą, więc one tam zostały troszeczkę wyklepane, więc było prosto. Co dalej? W następnym etapie zobaczyliście zabezpieczenie tych progów epoksydem. Później to zostało wszystko przymierzone i pospawane.
No i wstępnie został pomalowany. Na tym etapie tak to zobaczyliśmy. I co dalej? Pewnie najważniejszy temat zarówno dla Was, jak i dla mnie. Ile to wszystko kosztowało? Więc słuchajcie, na tą chwilę, bez ruszenia środka tak naprawdę, bez ruszenia wnętrza, bez zakupu tego naszego dawcy, koszt całkowity to jest 1000 zł. Ja wiem, nie widać, ale paragony się tutaj podliczyło i faktycznie wyszło to praktycznie 1000 zł. Bez rozdwajania. Także sporo kasy. Jeżeli robiłby to fachowiec, koszty za wstawienie dwóch progów i pomalowanie to jest 3000 zł. Średnio 1500 liczą sobie za wstawienie progów, oczywiście z pomalowaniem lub nie. Różne ceny widziałem, nawet widziałem ceny 1500 i nie było w tym malowania. Także tak to wygląda. Na to pytanie, czy było warto, odpowiadam oczywiście, że było warto. Czy chciałbym to robić jeszcze raz? Nie, nie chciałbym tego robić, jest to naprawdę męczące. Także ja na tą chwilę zakończam ten odcinek co do wnętrza, bo chciałbym jeszcze tu na szybko coś powiedzieć. Nie mam jeszcze pomysłu. Wiem, że już tak naprawdę ten samochód się powinien złożyć, ale nie mam jeszcze pomysłu. Myślałem troszeczkę nad zmianą foteli. Ja mam takie podstawowe, tutaj w BMW rzadko występowały, ale taka podstawa manualne. Trochę mi się marzą elektryki. Co prawda z tego mojego dawcy mógłbym te elektryczne sobie tutaj przełożyć, ale to jeszcze mam pomysł w głowie, wrzucić tutaj sporty. Wrzucam Wam tutaj przebitkę, jak wyglądają sporty i ocenicie sami, czy warto. Myślę, że jeszcze poczekam sobie z tym samochodem, daję sobie taki czas kilkudniowy, jak się nic nie trafi, no to będę składał na tym, co było, chyba że faktycznie zrobię tak, że poskładam to i będę jeździł tak, jak był, a w międzyczasie będę oczekiwał, że może się coś uda, trafić jakieś fajne fotele, bynajmniej nawet do renowacji. Także gorąco Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że wszystkie odcinki Wam się podobały. Także trzymajcie się, cześć.